pana, panie Sułku. Odcinek 101. Trzeba przyznać, pani Elizo, że jest tutaj wyjątkowo ohydnie. Tak pan myśli? Mówię to, co widzę. Widzę i opisuję. Opisuję oczywiście słowami, bo przecież pisać na razie nie umiem. To znaczy, kiedyś umiałem, a teraz nie. To znaczy, kiedyś umiałem, potem nie. Nie, nie tak. Kiedyś nie umiałem, potem umiałem, a teraz znowu nie umiem. Ale będzie pan zaraz umiał. Nauczymy pana, prawda? Tak. Na pewno teraz nauczę się pisać bardzo szybko. Ale na razie co tu kryć, analfabeta ze mną. A nie ma się pan czego wstydzić. A to wcale się nie wstydzę. Ktoś, kto spał przez 20 lat ciurkiem, mógł przez ten czas zapomnieć o tym lub o owym. Wiem, cicho. Na moje oko to gdzieś tutaj. A na moje nie. Przecież tutaj niczego nie ma. I to dosłownie. Pamiętam tylko, że w Zarawiejach było zawsze przestronnie. I tutaj, musi pan przyznać, jest właśnie przestronnie. No tak, to puste to pole, to szczere. Można powiedzieć, ani drzewa, ani nawet krzaczka, to sina dal. Oj, jak pan to ładnie powiedział. Sina dal. Ma pan w sobie, panie Sułku, najdroższe coś z wielkiego poety. Co? Choćby talent. A włosy? Nie rozumiem. A włosy mam jak poeta? Bo ja wiem, mówiąc szalenie oględnie, żeby pana nie urazić. I jest pan, panie Sułku, najsłodszy, odrobinkę potargany. Ale kołtuna jeszcze nie mam. Nie, jeszcze nie. Chociaż być może chwila ta niebawem nadejdzie. To wiatr mi tak czochra czuprynę, wiatr hula po polu. O, znów pięknie pan to powiedział. Słowo honoru hula. Gdzie ten cały dwór do jasnej cholery? No niech pan tak nie krzyczy. Sama chciałabym wreszcie się dowiedzieć, gdzie ten piękny dwór w moich rodzinnych Zarawiejach. A co pan trzyma, panie Sułku, w lewej dłoni? A to znalazłem, to świństwo w tym rowie. Co to może być? To... No niech pan pokaże. Wiem. To jest skrzydło od wiatraka. Stare, połamane, zgniłe i częściowo spalone skrzydło od wiatraka. Pewnie z tego młyna, co to tutaj kiedyś było. A tak, poznaję. To był nasz młyn, a to był nasz dwór. A to co to jest? Klamka. Od dworu? Od głównych drzwi. No, niech pan spojrzy. Tu wyryta jest litera Z, czyli Zarawiejscy. A niech to, jasna mordęga. A co pan najlepszego wyprawia, panie Sułku, kochany? Ale mnie boli, ojej, ale boli. Noga? I morda. Wywaliłem się, pani Elizo, wprost na mordę. A dlaczego ojej. Pan to zrobił? Dlaczego pan jest taki nieuważny? O Boże! Co? Ja też się wywaliłam, jak to pan mówi, na mordę. I to wszystko, no przez te pniaki. Wystające z ziemi, swoją drogą, wystaje tu z ziemi pniak przy pniaku. Co to? Może z grubsza oczywiście oznaczać? No, że tu był las, ale go wycięto i teraz już go nie ma. Taka jest, panie Sułku, smutna rzeczywistość. A to miał być jeszcze staw z rybami. Sekundę. Tu dwór. Tak. Tak. Tam las. No. W oddali wiatrak. No tak. Stoimy na dnie stawu, o ile mnie pamięć nie myli. Nie myli pani. A dlaczego pan tak uważa, panie Sułku? O, co mam? Uj, jakie to wstrętne. Niech pan to wyrzuci. Ości. Aha. Ości po rybie. Aha. Ości po rybie z tego stawu. Aha.
Są to bardzo duże ości, panie Elizo, i dlatego przypuszczam, że był tu co najmniej karp. Był. A zostały po nim ości, czyli ktoś go zjadł w swoim czasie. Tych ości jest tutaj zresztą sporo, co z kolei oznacza, że rzeczywiście mógł tutaj być w zamierzchłych czasach staw rybny. Bardzo mi przykro. Dlaczego? Niby mam majątek, a nie mam nic. No to faktycznie niewiele, cholera jasna. No, klamka po dworze, skrzydło od wiatraka, pniaki po lesie i ości po rybach. No. Oczywiście nie ma tutaj także wiewiórek, na które tak liczyłem. Wiem, chciał pan im zabrać orzechy i się najeść. Jak najbardziej. Tak to już jest, jak majątek nie ma właściciela. Wszystko zmarniało. Nie ma nic. Kamień na kamieniu. Gdzie? Przepraszam, tak mi się wyrwało. Nawet kamieni tutaj nie ma. A dwór był bądź co bądź z kamienia. W każdym razie w dużej mierze. No, szkoda. To porzucałoby się kamieniami do wron. Ale nie ma wron. Jak już zauważyłem, bardzo tu brzydko. Ma pan rację. Nawet wrony wyniosły się do jakichś mniej parszywych miejsc, cholera jasna. Nawet one. Chodźmy stąd, bo nas do końca przewieje. Moje rodzinne zarawieje. Przewieje nas w tych pani całych zarawiejach. O, miejsce jak miejsce, takie jak inne. Ale nic tu rzeczywiście nie ma. A jak mi walną podatek od nieruchomości, to się nie pozbiera. Tu pani chce jeszcze za to płacić? Ten, kto ma, ten płaci, to znaczy właściciel majątku. To, oj, to wielkie słowo, majątek. Wie pan co, panie Sułku? Co? Oddajmy to gminie. Tylko czy weźmie? Nie ma obawy, weźmie. Choćby dlatego, że sama sobie gmina nie musi płacić podatku od gruntu. A może tutaj byli kosmici? Jak to? Tak to. Może tutaj wylądował statek kosmiczny i wyszli z niego kosmici? Tacy włochaci kurdople na kaczych łapach z krostami na czole. Oj, jacy paskudni swoją drogą. I to kosmici wyjątkowo mściwi. To najgorsza odmiana. Taka, co to wywali wiatrak, spali dom, tak, że zostaje tylko klamka, wytnie las, pozjada ryby, a na koniec tylko beknie, wsiądzie w pojazd kosmiczny i fru na Marsa czy Wenus. Cholera jasna, by ich wzięła, panie Elizo, to zaraza. Ojej, ale pan się ich nie boi, prawda? Nie, trochę się ich nie boję, a trochę się ich boję. To tak to wygląda, cholera jasna. A w sumie? A w sumie, po co mieliby tutaj teraz wrócić? Są przecież na kuli ziemskiej inne miejsca. No naprawdę atrakcyjne. Nie to, co to za pupie. Tak. Czyli zarawieje. I wracamy, panie Lizo, do naszej stodoły. Nic tu po nas. Taka jest pani dziedziczka, jak ze mnie noso rożec. Cicho. Przecież ja nic nie mówię. No i to co z tego? To po co pan mówi cicho, skoro milczy? To po co pani milczy? Nie po to mówię cicho, żeby pani przedtem milczała. I ostatni raz, panią proszę, niech pani mówi, żebym ja mógł odpowiednio zareagować. I z panią to tak zawsze. Oj, nie zawsze. Panie Sułku jedyny, niech pan posłucha. No. Uważnie. No proszę bardzo, uważam. Już panu oczy wyszły na wierzch i uszy stanęły na sztorce. Naprawdę? No, wygląda pan jak wyżał na tropie. Jak wyżał, który zwąchał cietrzewia. I taki właśnie pan mi się podoba. Oj, kocham pana, panie Sułku. Cicho, wiem. Cicho, cholera. Jasna, uciekajmy. Oj, dlaczego? To nie widzi pani. Ciąga jeszcze jeden kosmita. Cholerne zarawieje. Uciekajmy. Na szczęście dla wszystkich nie był to jednak włochaty, kurduplowaty kosmita na kaczych łapach z krostami na czole.
Był to wszędobylski gajowy marucha, który z daleka wyglądał właśnie tak, ale kiedy nadciągnął bliżej, już nie tak, tylko inaczej.